Ups. Co do kurwy. Co do kurwy. Dlaczego latają przedmioty wokół mnie? Dlaczego zeszło mi do 2-3 FPS-ów? Czekajcie. Halo, halo. Witam, moi drodzy państwo. Jak mogą państwo zauważyć, nie jesteśmy już w amnezji. Już mówię, co się stało. Mianowicie po tym, jak zeszło mi do... Andrzej, cholero. Poczekaj. Po tym, jak zeszło mi do 2-3 FPS-ów w tamtej piwnicy winnej, próbowałem wyjść z gry. Nie udało się. Nawet CTRL Alt Del nie działało. Musiałem po prostu z buta wyłączyć kompa. Z kontaktu. Od kontaktu odłączyć. Wbiłem z powrotem, nie? Z powrotem się zalogowałem, włączyłem, uruchomiłem kompa, odpaliłem amnezję znowu i przy odpaleniu wyskoczył mi jakiś fatal error i ten fatal error nie pozwala mi nawet, jakby to powiedzieć, wyskakuje. I komp mi kurwa się ścina dosłownie. Ja nic nie mogę zrobić w chwili, gdy to mi wyskakuje. Ja wam nie będę tego pokazywał, bo ja nie będę tym samym w stanie zrobić w ogóle tego filmiku. Bo klikam dwa razy na amnezję, żeby ją odpalić. Czy to tam tutaj z Windowsa centralnie, czy to w ogóle z folderu, bo już próbowałem też z folderu. Czego bym nie zrobił, wyskakuje ten fatal error i ja kurwa nic nie mogę zrobić. Dosłownie nic. Kompa mi ścina i jedyną opcją jest go wyłączenie z buta. Odłączenie go kurwa od kontaktu. Spróbowałem też odinstalować grę. Odinstalowałem ją, zainstalowałem ją na nowo. Znowu pojawił się ten error. Odinstalowałem ją kurwa jeszcze raz. Usuwając save'y, usuwając wszystko co tam się zapisało. Znowu ją zainstalowałem kurwa ten sam problem, nie? Ten sam. No moi drodzy, to zajęło mi wszystko łącznie chyba 4 godziny. Ja już jestem mocno sfrustrowany, więc myślę sobie, pierdolę kurwa tą grę. Sorry, jeżeli któryś z was się napaliło na gameplay z amnezji, ale sorry, ale to jest koniec. Niestety, przepraszam, to jest koniec nagrywania tej gry. Niestety. Ale dobra, zostańcie jeszcze, nie wychodźcie. Bo teraz przechodzimy do meritum tego odcinka. W co chcemy sobie kurwa grać, żeby się dobrze bawić? Ja mam tutaj w chuj tych gier z CD Action. I tak, mamy do wyboru takie, które by mnie jarały. Noż ty cholero jasna, wypierdalaj, dziękuję. To jest tak. Tom Clancy Ghost Recon Future Soldier. Słyszałem, że to jest w porządku gra, ona jest już stara, małe wymagania sprzętowe są, pójdzie mi. Pójdzie mi, raczej mi pójdzie, można by było w to zagrać. Tak, to jest raz. Dwa. Mamy tutaj Rainbow Six Vegas 2. No może nie jest to Rainbow Six Siege, ale wiadomo... zawsze coś. Choć przyznaję, że bardziej z tych dwóch strzelanek jestem nastawiony... napalony, jak już, to bardziej na Ghost Recon niż Rainbow Six Vegas 2. Tak, dalej. Słuchajcie, dalej mamy Doom. Mamy Doom Classic Complete. Mam taką grę. Dostałem ją na urodziny. Hihi, pochwalę się. Ta gra zawiera Dooma 1, dodatek do Dooma 1 Tie Flesh Consumed, Dooma 2, Dooma 2 dodatek, No Rest for the Living, drugi dodatek do Dooma 2 The Master of Levels i grę jakąś Final Doom, czyli podejrzewam, że trójkę, chociaż wcale nie, to nie musi być trójka. Tak, dalej, słuchajcie. Jak widzicie, no ja się zajebię po prostu. Dobra, zostawmy to. Dalej, Assassin's Creed 1. Słuchajcie, ja z asasynami nie byłem nigdy za pan brat, nigdy mnie ta seria nie jarała gier, bo zawsze wolałem templariuszy niż asasynów, ale no bo Deus Vult, prawda?
Ale jakby ktoś z was bardzo chciał, to jak napiszę w komentarzu, to możemy sobie w Assassina zagrać jedynkę. Czemu nie, może się przekonam, zobaczymy. Dalej mamy Hoax, grę o samolotach, jedynkę, pierwszą część, bo są dwie, ale mam też drugą, ale obawiam się, że mi nie pójdzie. Mamy Hoaxa, słuchajcie, jeżeli ktoś by chciał Hoaxa, to możemy sobie polatać samolotami, to też ta gra raczej powinna mi pójść. I ostatnia propozycja, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham Asylum, słuchajcie. Tylko tutaj wymagania sprzętowe są Windows Vista i XP. I w zalecanych wymaganiach sprzętowych też jest Windows XP i Vista. I wiecie, bo ja mam siódemkę i nie wiem, czy mi to pójdzie, ale zdaje się, że Vista jest kompatybilna z siódemką, więc powinno to być. No i dobra, to słuchajcie, jeszcze raz mówię wam co i jak. Jeszcze raz podam wam te wszystkie gry. Doom Classic Complete, już tam nie bacząc na to, co zawiera ta gra. Tom Clancy Ghost Recon, Future Soldier, Rainbow Six Vegas 2, Hoax 1, Assassin's Creed i Batman Arkham Asylum, słuchajcie. To są propozycje na teraz. To są w zasadzie wszystkie gry, które mi kurwa pójdą, bo jakbym chciał dla was nagrywać Paydaya 2 albo SCP Secret Laboratory albo Dark Soulsa 2, to wierzcie, że byłoby... że to nie byłby gameplay, tylko to było srańsko-wbańsko, by było z 15 FPS-ami. Więc tak. Więc słuchajcie, napiszcie w komentarzu, która gra z tych podanych by was najbardziej jarała i ja ją nagram. Nie mówię, że teraz, może później, myślę, że jakoś w następnym tygodniu już, albo nawet za dwa tygodnie, ale tak, ale ją nagram. Jeżeli by się tak złożyło, że jednak by mi nie poszła, to wtedy robimy losowanie od nowa i zobaczymy, co mi pójdzie, no nie? W końcu coś na pewno mi pójdzie tak płynnie na tych tam 30-20 FPS-ach. No. I moi drodzy państwo, to jest wszystko na teraz. Jeszcze raz bardzo was przepraszam za to, że nie ukończymy gameplayu z Amnezji, bo... ja sobie kiedyś powiedziałem, że jak już jakiś gameplay będę robił, to go kurwa skończę. No ale po prostu gra mi się crashuje w chwili, gdy ją klikam, żeby ją otworzyć. I mówię, nie pokażę wam tego, nie pokażę wam tego, bo nie jestem w stanie, bo kliknę to i kompa mi zetnie jak jajecznicę i będę go musiał kurwa wyłączać z buta. Wtedy filmik się nie zapisze. Więc tak, więc słuchajcie, to jest wszystko na teraz, piszcie w komentarzach, naprawdę, nie wstydźcie się i ten, do zobaczenia w następnych seriach, a póki co, no jestem, posiłkujcie się vlogami, bo za niedługo nowy vlog wleci. No, także słuchajcie, dzięki, że jesteście, do zobaczenia, siemanko, yo.